Ja cały czas przeglądałem, szukałem nowych ofert, wpadała nieruchomość, szybko telefon. Ja wiesz, już mówię, że biorę, żeby nikomu nie pokazywali, że jestem zdecydowany i w sumie tą decyzyjnością bardzo często wygrywałem, bo ludzie wiesz, robią często tak, że dzień dobry, czy mieszkanie jest jeszcze dostępne, kiedy moglibyśmy się umówić, żeby je zobaczyć. A ja wiesz, dzień dobry, będę u pana za 20 minut, jestem zdecydowany, biorę pieniądze na stół, dorzucę jeszcze 2000, nie? I po prostu tak to działało, brałem umowę ze sobą i rzeczywiście szybka decyzyjność mi pomagała. Ale wiesz, to jest też wiedza, nie? To jest też wiedza, doświadczenie, że wiem, co za ile można kupić, bo przy pierwszym mieszkaniu mega się stresowałem i w sumie cena była atrakcyjna, ja do końca tak nie wierzyłem, że ta cena jest atrakcyjna, a ona była naprawdę rewelacyjna, bo tam po tygodniu mieszkanie kupiłem pierwsze za 85 tysięcy, po tygodniu je sprzedałem w tym samym stanie, nic nie robiąc, za 122 tysiące, więc tam wyszło niecałe 35 tysięcy zysku właściwie w tydzień.